Witajcie, drodzy kochani. Ten filmik robię, by objaśnić, jak dbać o własny poziom własnej wibracji. Czyli jak dbać o wibrację, którą już mamy wysoką wibrację i jak po prostu dbać, żebyśmy na tej wibracji wysokiej już zostali. A więc, pierwsze co bym zalecił, pierwszy punkt, to być wegetarianinem, drodzy kochani. Być wegetarianinem, jeść posiłki wegetariańskie. Drugi punkt, nie mieć asocjacji z ludźmi, którzy są materialistycznie zaangażowani w robienie pieniędzy, myślą o robieniu pieniędzy, myślą materialistycznie, o dobrach materialnych. Tacy ludzie będą egoistyczni z natury, będą mieli w gunie pasji, jakby pragnienie, pożądania rzeczy materialnych, prawda? Tacy ludzie nas będą, naszą aurę skażać właśnie pożądaniem. Pożądaniem tych dóbr materialnych z tego materialnego świata. Także dzięki asocjacji z takimi ludźmi nie będziemy, drodzy kochani, mogli awansować duchowo. W żadnym wypadku. Następnym punktem to wczesne wstawanie z rana. Jeżeli chcecie utrzymać własną wibrację na wysokim poziomie, zalecane jest wcześniej wstawanie z rana. Możecie intonować mantrę Hare Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, mantrę, albo Om, albo możecie intonować bardzo prostą mantrę z Indii, Radhe, Radhe, Syama, Radhe, powtarzając tą mantrę przynajmniej z pół godziny. Jeszcze raz powtarzam. Radę, radę, siama, radę. I ta mantra, powtarzając ją, możecie po prostu awansować bardzo wysoko możecie po prostu angażować się w podniesienie własnej wibracji na wyższe poziomy. Ja dodam, że również takim elementem pobudzającym nasz awans duchowy jest medytowanie o własnych czakrach, czyli o najlepiej o czakrach górnych, czyli czakrę gardła, czakrę serca, medytować, że energia pozytywna, biała, wychodzi z serca i idzie do wszystkich ludzi, że po prostu medytując, że ta czakra się otwiera dla ludzi. Czakra trzeciego oka, czakra korony na czubku głowy, myśląc i medytując o tych czakrach, jak również o czakrę gardła, to są czakry wyższe, i medytując o tych czakrach, że po prostu się otwierają, pobierają energię z zewnątrz, z eteru, z kosmosu. Możecie również mieć taki gest podniesienia rąk w górę. Te ręce biorą energię kosmiczną, ładujecie się energią kosmiczną bezpośrednio z kosmosu. Możecie stanąć na palcach nóg, możecie po prostu wyprężyć się i poprosić siły najwyższe wszystkich aniołów, by dali wam odpowiednią siłę, energię na ten nadchodzący dzień. I to właśnie, drodzy kochani, spowoduje to, że będziecie utrzymywać się na wysokich wibracjach. Jeszcze takim elementem bardzo istotnym jest miejsce zamieszkania. Drodzy kochani, zaobserwowałem tutaj u mojej znajomej, że jej dziecko znosiło bardzo dużo jakby rzeczy ze sklepików, z tanich sklepików chińskich, pewne rzeczy takie jak piramidki, jakieś wisiorki i takie inne rodzaje historie. Dodam, że znoszenie do domu pewnych rzeczy, czy piramidek, czy pewnych kamieni, czy pewnych pierścieni z pewnymi kamieniami, musi to być kontrolowane. Jeżeli, drodzy kochani, nie kontrolujecie tego, co macie w pokoju, a pewne rzeczy promieniują negatywnie, typu piramidki w stylu egipskim, alabastrowe, czy kryształowe, czy jakiekolwiek inne, dodam, że piramidki nie są dobre do trzymania w domu, ponieważ powodują zaburzenie pola elektromagnetycznego Ziemi, powodują zaburzenie energii w danym domu. Dlatego nie polecam trzymania pawich piór w pokoju, gdzie się śpi. Nie polecam trzymania piramidek alabastrowych. Na pewno nie polecam trzymania obrazów ze sowami, z orłami lub wypchanych orłów, wypchanych sów w miejscu, gdzie się śpi. A tym bardziej nie polecam trzymania prochów osoby zmarłych, jak to było w przypadku pewnej koleżanki, która pracowała właśnie koło Denver w Ameryce, która po prostu w jej przypadku rodzina trzymała prochy zmarłej osoby w salonie, gdzie dzieci bawiły się obok tego, i jeszcze po prostu to nie jest polecane, ponieważ osoba, która trzyma prochy osób zmarłych w swoim domu, czy to był brat, czy to był ktokolwiek, no jest po prostu w ignorancji, ponieważ to ma negatywne energie i tych prochów raczej powinno się nie trzymać w domu, tylko albo wysypać do rzeki, albo do jeziora, i to jest miejsce, żeby te prochy tam po prostu spoczywały, lecz nie trzymać tych prochów osób zmarłych w domu, ponieważ to nie daje dobrych energii danemu salonowi, czy ewentualnie pokojowi, gdzie śpimy. To po prostu nie daje żadnych dobrych energii.
Także, drodzy kochani, zwróćcie uwagę na to, na czym śpicie, czy to naprawdę łóżko jest dobre i czy możecie się wyspać na tym łóżku. Jeżeli macie skóry baranie, czy skóry z jakiegokolwiek innych zwierząt, te skóry mogą w jakimś tam systemie również zabezpieczyć przed złym promieniowaniem od żył wodnych, od promieniowań geopatycznych. Także jeżeli nie macie aronita, a chcecie się zabezpieczyć, możecie to zrobić podkładając pod plecy skórę z jakiegokolwiek zwierzęcia, czy to jest baran, czy to jest jakiekolwiek inne zwierzę, które po prostu macie skórę i tą skórę możecie śmiało podłożyć pod prześcieradło i czy ewentualnie pod tapczan i ta skóra będzie wam tłumić promieniowanie od żył wodnych w jakimś tam procencie. Nie całkowicie, ale w jakimś tam procencie wyższym będzie po prostu wytłumiać. To jest taka właśnie rada dla was, jeżeli chcecie awansować duchowo, jeżeli chcecie być silnymi, najlepiej mieć materac wypchany końskim włosiem, ponieważ końskie włosie zupełnie zabezpieczy was przed promieniowaniem od żył wodnych, jak również końskie włosie spowoduje, że macie dużą siłę, dużą energię, spowoduje to, że dana osoba, czy to dziecko, czy kobieta, może wzrastać i po prostu być silną jednostką, mentalnie i fizycznie, nie do złamania. Osoba, która jest bardzo silna, która śpi na końskim włosiu, na materacu z końskiego włosia, czy ewentualnie ma skórę z konia, no to po prostu ta osoba jest bardzo, bardzo silna. To jest taka właśnie ciekawostka dla was. Jeżeli chcecie, możecie się zaopatrzyć w taki materac, który jest wypchany właśnie końskim włosiem. To również, drodzy kochani, wam pomoże być zdrowym i silnym. Także to by były niektóre takie elementy, które pomagają wam utrzymać wysoką wibrację. Jeszcze dodałbym ciekawostkę, noszenie czaroitu również utrzymuje wysoką wibrację. W ogóle utrzymywanie wysokiej wibracji może też się łączyć z noszeniem biżuterii zrobionej z mołdawitu lub z czaroitu lub z kunzytu lub ze szafirów, no to właśnie utrzymywanie wysokich wibracji może również zależeć od noszenia odpowiedniego rodzaju korali, biżuterii, pierścionków, kolczyków i tak dalej. Ja bym polecał właśnie te kamienie, noszenie kolczyków właśnie z tych kamieni, które przed chwilą wymieniłem i biżuterii z tych kamieni, z których wymieniłem, ponieważ ta biżuteria, drodzy kochani, was nie tylko będzie leczyć, ale wspomagać energetycznie i utrzymywać waszą wysoką wibrację. Również są kamienie i są pewne przedmioty, które mogą zaniżyć wibracje. Na przykład drzewo hebanowe. Jeżeli macie kolczyki z drzewa hebanowego, czy nie daj Boże jakiś wisiorek, jakieś korale zrobione z drzewa hebanowego, czy ewentualnie macie w własnym pokoju statuę z hebanu przywiezioną z Afryki przez kolegę, przez znajomego, przez waszych rodziców, no to wówczas ten heban, drodzy kochani, zaniży wam waszą wibrację. Jeżeli macie jakiekolwiek inne kamienie, które promieniują na negatywnych promieniowaniach. Ja nie, obecnie chciałbym zwrócić uwagę, że dowiedziałem się właśnie niedawno, że turmelin właśnie blokuje pień mózgowy. Także turmelin nie polecam go noszenie osobom, żadnej osobie, ponieważ blokuje pień mózgowy i nie jest, ja go osobiście nie polecam. Miałem informację właśnie od pani Jasnowic i on, ten kamień blokuje pień mózgowy, dzięki czemu po prostu jesteśmy jakby senni, usypia mózg, także ten kamień ja osobiście go nie polecam. Tak więc, drodzy kochani, jeżeli chcecie utrzymać waszą wibrację, jest kilka faktorów, które musicie wziąć pod uwagę. Asocjacje z ludźmi, odpowiednie jedzenie, odpowiednia dieta, odpowiednia medytacja z rana, odpowiednie asocjacje, czyli asocjacje z ludźmi, którzy są rzeczywiście na wysokich platformach, dzięki czemu wy sami również wzniesiecie się na wyższe platformy, na wyższe poziomy. Jeżeli to będzie inaczej, no to wówczas idziecie w dół i degradujecie się. To po prostu odpowiednie asocjacje z ludźmi, to wszystko od tego właśnie zależy. Jeszcze raz polecam nasz odpromiennik mineralny na linku pod YouTube'em. Dziękuję państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.